Siemano, cześć, piąta rano. Ja mniej więcej po 6 zacznę dzisiaj wędkowanie, które będzie trwało 5 godzin. Dzisiaj Odra pod Wrocławiem z Tomkiem, z którym bardzo dawno nie wędkowałem. Uciąg mniej więcej 40-50 gram, jeden feder lub dwa federy. W poszukiwaniu, uwaga, brzany oraz może jazi. Dzisiaj są zawody koła Fishing 24 na Zawalnej, ale mnie dzisiaj tam nie ma, jadę na Odrę, a za tydzień biorę udział w zawodach na Rędzinie 17 listopada. No dobrze, będziemy walczyć, jakoś nie napawam optymizmem, chociaż wiem, że te brzany tam są, kolega w czwartek złowił, chyba 3 spiął, no i też mu się pojawiły jazie, więc po prostu będziemy walczyć tak jak zwykle. Pogoda za oknem mniej więcej teraz jest 4, plus 4 stopnie. Lekka mgła. Dzisiaj ma być bezwiecznie, więc fajnie. I chyba tyle. Do zobaczenia. Most Zwierzyniecki, jeden z najładniejszych we Wrocławiu. Chociaż tutaj teraz tego nie widać, tak bo ciemno. Dobra, złożony. Pakujemy wszystko na wózek i lecimy z 500 metrów. Podstawa wędkowania. Kurde, co ten człowiek wymyślał na stare lata. Klina, Marcel, biały, Jokers, troszeczkę. Jokersa, właśnie tak jak mówię, to z poprzedniego łowienia zamrożona. Teraz jeszcze raz przetrzemy przez sito. Ok, stanowisko wygląda tak. Nie chcę za dużo pokazywać tutaj terenu. Dzisiaj nie będę pokazywać wody, ewentualnie ryby, więc jak kogoś już to nie interesuje, to można wyłączyć. Ok, zaczynamy wstępne nęcenie. Tomek zaraz przyjedzie. Zaopatrzyłem się w koszyki górą. Tak z ciekawości zobaczymy, jak wypadnie test. Różne bardziej do nęcenia, troszkę mniejsze. Ok, jest pierwszy rzut. Widzę, że 30-gramowy koszyk sobie niesie, więc trzeba będzie dać cięższe. Piękna scenografia z butelką w tle. Mamy pięknego jazia. O, zobaczcie, jaki piękny jaś. Fajna rybka. Za sobą mam skarpę i po raz kolejny stwierdzam, no niestety kij 3,3 metra to jest za mało. Mogłem bardziej siąść na główce. Już jeden haczyk zerwałem w taki sposób. Muszę dłuższego kija sobie kupić i wtedy na pewno będzie się też lepiej rzucać właśnie w takich sytuacjach. Już dwa haczyki zerwałem, bo o skarpę właśnie z tyłu. Następny plan, kupienie dłuższej wędki. Człowiek miał 3,9 metra, to kurde sprzedał, nie? Głupi. Teraz łowię na haczyki 0,12, 70 cm z góry. Rozmiar numer 14 lub 16, nie pamiętam. Właśnie było branie delikatne. Też dużo syfu płynie. I naleśniczki wczoraj smażyłem. Proszę bardzo, śniadanko jest. Właśnie zerwałem rybę. No niestety wpadł koszyk w kamienie. Haczyk na szczęście tylko poszedł.
Próbujemy dalej, chociaż marne branie po prawej stronie, na razie bez ryby, dwie osoby. Po lewej stronie tam kolega jednego, Jazia, dalej siedzi. Jest brzana złowiona przeze mnie, udało się. Nagasz mnie? Tylko żeby nie było widać, co ja później to... O tak, w tą stronę. Żeby mogę ku niemu. Wiedziałem o tym. Nie wiedziałem. Widać? Nie, nic mi nie powiedział. Dobra, teraz tam przerwij i zrób zdjęcie. 6 dych równo? Tak. 60. Dobra, jeszcze zdjęcie. Jezu, jak mi piekawa bije, jak mi nogi chodzą. Wow, moje marzenie się spełniło. Wypuścimy. Mam nadzieję, że ładnie pójdzie. Zaraz ją na powietrzymy. No i idź. Wziąłem tu trochę do wody. Powiem, jak do góry brzuchem pływa. Zaraz odpłynie spokojnie. Chcę się tu wyrąbać do wody. O. O, już idzie zaraz. Papa. O, jeszcze potrzebuję czasu. Weźmiemy, powietrzymy. No. Nie chcę pójść. Się zmęczyła. No nie chcę pójść. Mam nadzieję, że odżyję. Co? Kurwa, no nie chcę pójść. Dobra, jeszcze jedno podejście. No idź, idź, idź. To na pineczkę? Idź, idź, idź. A chyba pójdzie. No już nie ma co kręcić, bo weszła w krzaki. Weszła w kamienie. Brzana. Popuść, może wyjdzie. Tak to jest, jak po telefon zaryknąłem, nie? I poszedł mi, poszło mi w kamienia. Ruszyła? Nie. Koszyk się zapomniał. Kurde no. Jest druga, kurde, nie mieści się w kadrze. O, taka. O, złapałem. Jeszcze tak pokażę. Piękna. Była właśnie trzecia, szła jak koń. O, coś się tam dzieje chyba? Szło jak koń, a nie, chyba koszyk się ustawia. Szło jak koń, ale haczyk nie wytrzymał. Po tamtej rybie pewnie był no słupek był słabszy i dwa silne odjazdy i game over, nie? Na razie 2-1 dla mnie z brzenami. Jeden jaś na początku wziął. Za 10-11 znowu donęciłem 5 koszami to donęcanie. Przyniosło mi drugą brzanę i później tą trzecią. Od razu była ryba i donęcałem i to przyniosło skutek, więc zrobiłem tak i teraz. No zobaczymy, jeszcze z 40 minut powędkuję i czas goni. I takiego jazia pięknego dorwałem. No z 4 dychy na luzie, a zaraz będziemy mierzyć. Będziemy wypuszczać.
tak to jest, jak człowiek nie chce iść do domu, to trzeba iść do domu. Piękne branie, Jaś. No jak na złość zawsze mam miarkę, dzisiaj nie wziąłem. Rekord Jazia mam 46 cm z kanału powodziowego. Myślę, że ten był podobny, jak nawet nie dłuższy. No ale już tego się nie dowiemy. Mogę odmierzyć sobie od wędki, a potem sprawdzić na tym, markerem zaznaczyć, no ale już mi się nie chciało. Tak czy siak, fajnie, no bo na razie 2-1, tak jak mówię, dla Brzan. I dwa Jazie, ten był naprawdę piękny. Po lewej stronie Tomek z kolegą na 0. I po lewej stronie pan, no oni byli po prawej, a po lewej stronie jeszcze jeden kolega też na razie na 0, więc no cieszę się, że i zanęta się sprawdziła, i miejsce się sprawdziło. Była trzecia Brzana, ale dojechało do klipa i wyprostował haczyk. Więc zrzuciłem teraz klipa, jeszcze 15 minut do domu. Dobra, eat it, go home. Dobra, już w połowieniu chciałem dłużej połowić, no ale niestety obowiązki wzywają. Słuchajcie, jestem mega zadowolony. 2-2 z Brzanami, jak wspominałem wcześniej. Dwie wyciągnięte. Oj, ta play pierwsza to była taka locha, 60 cm, kilka kilo miała, ale nie chciałem się dłużej męczyć i tak ją długo reanimowałem, ale pięknie w końcu odpłynęła. Druga troszeczkę mniejsza. Trzecia Brzana, miałem haczyk już po tamtej Brzanie, już trochę taki supo mi się wydaje, że był trochę naruszony. Poszła z haczykiem. Przy tej pierwszej Brzanie w ogóle wyciągnąłem czyjś haczyk, bo ktoś zerwał. A czwarta Brzana już prawie na koniec wędkowania, to słuchajcie, dojechało, tam widzieliście przed chwilą na filmiku scenę wcześniej, dojechało mi do klipa, a ja nie mam z tym systemem ACS, bo mam kołowrotek za 40 zł, Mikado za sorry. Dojechało do klipa, wyprostowało haczyk i tyle, więc myślę, że ta na końcu Brzana była no, taką najtłustszą lochą. No i przede wszystkim cieszy to, że złowiłem dwa jazie. Pierwszy jaś wpadł 20 minut od rozpoczęcia wędkowania, a drugi jaś też jakoś tam pod koniec, już zaraz przed tym koniem. No tak jak wspomniałem, koło pół metra miał ten jaś. No niestety, jak na złość, zawsze mam miarkę, a teraz jakoś gdzieś tam szurnąłem tą miarką. Maty też nie brałem, gdzie mam matę z miarką i bym go zmierzył, bo rekord jazia mam 46 cm, a sądzę, że ten mógł być większy, no ale nauczka na przyszłość. Wnioski. Zanęty miałem taką, wiecie, wyciągniętą, można powiedzieć, dzień wcześniej z zamrażarki, więc ona chyba nawet lekko podkisła w temperaturze pokojowej. Była ta sama zanęta, co w zeszłym tygodniu na barkach. Po prostu ją tylko odmroziłem, a dosypałem jeszcze fluopinek. Łowiłem na mniej więcej 30 metrze, 70 cm przypony i powiem wam, że czy 0,13, no głównie miałem 0,13 przypon, ale na końcu ta największa Brzana 0,20 przypon, więc nie trzeba chyba jednak cienko, po prostu zanęta i miejsce podpasowało. Cieszę się niezmiernie też tym, że, może inaczej, nie cieszę się, że moich trzech kolegów nie połowiło dzisiaj w ogóle, byli na zero, tylko ja tak naprawdę wyciągnąłem te, można miałem powiedzieć, te sześć ryb, tak? Sześć ryb, bo dwie Brzany z pinki, ale liczę jako po prostu brania. Ja łowiłem na jedną wędkę, oni po dwie, z tego co widziałem. Co jeszcze mogę dodać? Chyba tyle. No i miałem troszeczkę joka jeszcze w tej zanęcie. Zanęta tak bardziej pachniała karmelowo. Mieszanki stricte nie będę zdradzać, no bo każdy musi mieć jakieś tam swoje tajemnice, ale naprawdę nic skomplikowanego. Brzana piękna ryba, królowa rzek. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się ją dorwać, bo jeszcze Kamil wczoraj do mnie pisał, który dzisiaj jest na zawodach z Fishingu 24. Zobaczysz, tam nie będzie brało, już tam jest po rybach, a jednak okazało się, że siwy, który nie umie łowić ryb, jednak ktoś tam czasem umie złowić. Nie ukrywam, jest to chyba mój najlepszy wypad pod klasyka w tym roku. Mamy oczywiście, dzisiaj jest niedziela, jutro mam imieniny, więc chyba sobie taki mały prezent na imieniny zrobiłem. Za tydzień atakujemy zawody na Rędzinie, podobno dzisiaj się tam nie da usiąść, bo jest tyle ludzi na barkach, to samo. Podobno płoć się tam gdzieś się pojawiła, takie słyszałem głosy, aczkolwiek mój kolega też jeden siedział na barkach dzisiaj i ponownie te same leszczyki, 30-35 cm. Jezu, ale mi się nawijka włączyła chyba dlatego, że tak się cieszę. Ponadto powiem wam, że kurde, tak jak ciągnąłem tą pierwszą Brzanę, tak jak mi się zaczęły nogi trząść i jak zaczęła mi pikawa bić, to już nawet później mówiłem do Tomka, który tam nagrywał filmik, ale w pionie i niezbyt wyraźnie. Poza tym też nie chcę bardzo tak mocno tej miejscówy pokazywać.
mówi do mnie, Boże, mówi do mnie, mówię, że piekawa mi się strasznie zaczęła bić i nogi mi się telepały, bo emocje niesamowite, jak już wylądowała ryba w Podbieraku, to naprawdę byłem przeszczęśliwy. Dobrze, że ona odżyła, niesamowicie delikatna ryba, więc jeżeli możecie, to wypuszczajcie te ryby od razu, szybko jakieś zdjęcie, szybkie zmierzenie, czy tam waga i od razu do wody, nie trzymajcie ich w siatce, ponieważ no, mogą kipnąć, tak? Ponadto też są podobno niesmaczne, więc nie jedzcie ich, a w okresie tarła to już w ogóle ktoś, nie wiem kiedy brzana ma, starostrzem, że nawet w okresie tarła mają, są, jak to się mówi, szkodliwe, tak? Że mają jakąś truciznę, wytwarzają czy coś takiego. No ale mięsiarzy niestety nie brakuje, mam nadzieję, że moich brzan nikt nie złowi i nie wylądują na patelni. No to tyle, do zobaczenia za tydzień na zawodach. Pozdro 602905 minut, yo! A, i chyba nie muszę mówić, że poproszę o łapeczkę, poproszę o suba, no bardziej o łapę tak naprawdę, bo za te ryby się chyba należy łapa, prawda? Szacun, pozdro, jeszcze raz, na razie, hej, hej, czekajcie, tylko zjadę z ronda. A jeszcze może jakieś zdjęcia wstawię na koniec.